Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jestem z Martą. Siemanko. Marta mi będzie dzisiaj towarzyszyć, ponieważ dzisiaj będę spełniać Wasze prośby, Wasze życzenia, nie wiem w sumie jak to nazwać, ale na Instagramie Was poprosiłam, żebyście w wiadomościach prywatnych wysyłali mi, co chcielibyście, żebym dla Was zrobiła. A że z Martą przyszłyśmy na śniadanku, to stwierdziliśmy, że teraz się przejdziemy do galerii, żeby kilka Waszych prośb spełnić i wykonać. I w ogóle. Dzisiaj będziesz taką dobrą wróżką. Tak, dzisiaj będę dobrą wróżką. Wydaje mi się, że mogłabym kiedyś z tego zrobić serię, ponieważ jesteście naprawdę kreatywni i dużo pomysłów fajnych się pojawiło. Być może jak będzie trochę więcej czasu, to będą jeszcze bardziej ekstremalne te życzenia. No. Mogę na jakąś imprezkę skoczyć czy coś? No właśnie, o tym myślałam. Ja już dzisiaj dostałam właśnie zaproszenie na winko lub na kawę. Widziałam, dziewczyna napisała o tym. Ale że nie była z tego, w sensie nie widziałam z jakiego była miasta. Stwierdziłam, że jak się jej spytam, to będzie już głupio, że na przykład tam nie pojadę. Więc chciałabym na przykład w kolejnym odcinku sobie zarezerwować dzień, że nieważne gdzie w Polsce ta dziewczyna będzie, to do niej po prostu pojadę. No, no żeby w ten sposób to rozegrać. Pierwsza prośba, którą wybrałam, do odcinka Wasze prośby. Aha, bo dziewczyna napisała, że to jest do odcinka Wasze prośby. A chciałam tak czytać interesująco. W sumie chciałabym, żebyś mnie pozdrowiła i życzyła powodzenia w tym roku szkolnym, więc... Uwaga, uwaga, teraz wyświetlają Wam się pozdrowienia. Hej Marta, zgodnie z obietnicą Cię pozdrawiam z odcinka, który aktualnie nagrywam i też widziałam, że chciałaś, żebym życzyła Ci powodzenia w tym roku szkolnym, więc trzymam kciuki, ucz się dobrze, dostawaj dobre ocenki i co? Buziaki! Dobra, ja mam wybraną już drugą prośbę. Jest to od pewnej dziewczyny, która napisała, że bardzo chciałaby dostać słuchawki bezprzewodowe, douszne i nasze autografy. W nawiasie napisała, mam Androida. Więc idziemy... O nie, trzeba ubrać maseczkę. Więc idziemy do sklepu elektronicznego, żeby... Tutaj zjeżdżamy? Tak, tutaj zjeżdżamy. Żeby znaleźć słuchawki dla niej, dokładnie. My właśnie idziemy do sklepu, a jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to zostawcie dużo łapek w górę i suba na moim kanale, żeby ze wszystkim być na bieżąco. Fajne. To są już AirPods, więc to mogą się... Dziewczynka napisała, że ma Androida. W związku z tym ja nie wiem, czy AirPodsy działają do Androida, czy nie. No właśnie się tak zastanawiamy i chyba może coś tam nie stykać. Co są? Takie JBL. O, ej, takie też mogą być w sumie dobre. Te są fajne. Chyba no, to są te same. Aha, faktycznie. No one są bezprzewodowe, a z JBL powinny być dobre. Ja mam głośniczek i w sumie polecam. Myślisz, że takie będą spoko? Wydaje mi się, że mogą być... Dawid, ty się pewnie znasz na takich rzeczach. Mhm. Tak? Te są takie malutkie. Z Panasonica, ja miałam zawsze słuchawki z Panasonica takie na kabelku i zawsze mi trzymały długo, więc myślę, że to może być git. Czyli nie muszą być kompatybilne jakieś tam? Nie, może pani nawet do iPhone'ów kupować, także Bluetooth jest i także nie ma takiej dobra opcji, żeby... Okej, okay. To w sumie tyle chciałam wiedzieć. Więc dziękuję Ci ślicznie. Niech będą białe. O, one kosztują ile? 490. 490. Git, bierzemy. I jeszcze tutaj trzeba będzie dodać do tej paczki, w której będą słuchawki dla tej dziewczyny, trzeba będzie dać autografy. Autografów na razie nie mam, ale je zrobimy. Słuchawki kupiłam i kierujemy się teraz do innego sklepu. Pojawiło się jeszcze jedno życzenie, a w zasadzie takie bardziej zadanie dla mnie. Zrób coś do jedzenia. A że dzisiaj spędzam czas z Martą. Ty, Dawid, może też się załapiesz. A raczej na pewno. A lubisz krewetki? No. No tak, czy nie tak? Lubię, to lubię. Muszę wiedzieć to. Dawaj ten jeżdżący, co się będzie. O, ja mogę z tym chodzić. Będziemy robić makaron z krewetkami. Czy ja będę robić makaron z krewetkami. Jak Marta będzie zajęta, bo ma dużo bardzo pracy, to ja w tym czasie nam zrobię makaron z krewetkami i ze szpinakiem. I jeszcze jedną rzecz zrobimy tutaj w tym sklepie. Pokażę Wam jaką, ale nie powiem dlaczego. Na razie. Na pewno potrzebuję śmietanę do szpinaczku. O, może jeszcze parmezan dam. Weźmy trochę na zapas, bo... Szpinak może się przydać. Wezmę jedne takie mniejsze i jedne takie większe. Jajko do szpinaku mam, bo zawsze dodaję żółteczko. Jest git. Dobra, granopalano jest git. Tutaj. Ktoś zostawił na środku, niech będzie. Czekał tutaj na nas. Czekał po prostu, no. Dobra, może po prostu ukradnę Marcie. Ten. Będę mogła Ci ukraść to penę? Tak. Dobra. Coś... Sery? To no. Takie chyba krakersy serowe. Bierzemy? Biorę jedno. Trzeba spróbować. Za 2 złote. Nie, 3 w zasadzie. Więc słuchajcie, jeszcze musimy iść po jedną rzecz. Tylko musimy znaleźć do tego odpowiedni dział, ponieważ rzeczy na obiad mam przygotowane. Musimy kupić rzeczy do późniejszego zadania. I to jest właśnie wskazówka co do późniejszej części odcinka. Ale musimy oglądać wytrwale. Ej, Dawid, jesteś silny, co nie? To weźmiemy takie? Jeszcze weźmiemy takiego juniora. Upsi. Generalnie witam Was w mojej kuchni. Będziemy robić takie żarcie, że to naprawdę będzie niesamowite. Hejka! Jaki suchor tam był szczęśliwy. Chmurka biega. Przede wszystkim muszę rozmrozić krewetki.
Niech krewetki się rozmrażają, ja je zaleję letnią wodą i wykonam jeszcze jedno zadanie. I to dlatego, że przyjechaliśmy do domu, bo wcześniej nie miałam możliwości go zrealizować. A zadanie brzmi: wybierz sobie coś z szafy trąby i bądź w to ubrana przez cały odcinek. Ale że odcinek już się chwilę temu zaczął, to po prostu teraz idę się przebrać ubrania Mateusza. Dresy mu jakieś zabrałam. Gdzie mam dresy? Ja lubię chodzić w ubraniach Mateusza, ale to raczej tak do spania albo coś takiego. Mati zawsze przeżywa, jak mu zabierałam takie właśnie dresy z Adidasa, że się tym paskiem tak ściskiwałam, że mi nie spadały. Już nie chodził i mówił, zepsujesz coś tam. Zabieram moją ulubioną bluzę z... Zabieram moją ulubioną bluzę z Nike'a. Znaczy Mateusza ulubioną bluzę z... No, wiecie o co chodzi. I biorę te spodenki z Adidasa krótkie. O, przymagam łokcie. Tak właśnie wyglądam w ubraniach Mateusza. Powiem wam, że czuję się w nich bardzo dobrze i czuję zapach mojego mężczyzny, bo chyba nie dał bluzy do prania, więc pachnie jego perfumami. Ale zrobiłaś... O Boże! Jaka twarz! Ale śmieszne, i musisz mi wysłać do to zdjęcie. Niezadowolona. Zdjęcie w chwili. Ale to jest... Tak, zdjęcie w chwili, dokładnie. Kończę obierać krewetki po to, żebyśmy nie musieli później się dziubiać w tym makaronie. Ale ogólnie krewetki się rozmroziły. Przepis tak jak widzieliście. Rozmrażamy szpinak, rozmrażamy krewetki, kradniemy makaron Marcie. Bierzemy garnek, lejemy wrzątek. Dobra, jak już mamy wrzątek, to go stawiamy tutaj na przykład. I rozkminiamy, jak uruchomić kuchenkę, ale chyba tym. Wrzucamy makaron na oko. Dobra, aha, i dam sól. A teraz, co robimy? Słuchajcie, teraz bierzemy drugi garnek, na przykład taki. I dajemy tutaj trochę masła. Kradniemy teraz znowu Marcie jajko. Jedno. Robię tak, do tego masła wrzucam czosnek na początek. Pomorsko, niedobre. Wrzucę już szpinak. No nie, tutaj też mi się zaczyna tak rumienić. Nie wiem, czy tak się powinno robić. Ja ich nie marnowałam ani nic. Po prostu je przyprawię na patelni. Krewetki ja najbardziej lubię przyprawiać po prostu solą i pieprzem, bo sam ten czosnek już sam sobie daje taki fajny, mocny smak. Jojo nam robił w Stanach takie krewetki na ostro, ale ja na ostrym się nie znam. Takie lekko pikantne są git, ale ja raczej na ostro nie gotuję. Ja robię szpinak tak jak zawsze robiła go moja mama, więc daję mnóstwo czosnku, mnóstwo masła. Teraz muszę dać jedno żółtko. Nie robię jakoś mega dużo tego szpinaku, choć mam jeszcze drugą pakę w zamrażarce, ale się obawiam, że po prostu może go wyjść za dużo. I oprócz tego do szpinaku chciałabym śmietanę. Dobra, ja za chwilę spróbuję tych rzeczy, w sensie to się jeszcze chwilę musi popodgrzewać. Jeszcze na pewno to troszkę doprawię i wymieszam wszystko razem. Dam chyba trochę za dużo makaronu i nie wiem, czy nie będzie przez to suchy, ale zobaczymy. Chce ktoś ten makaron? Co to za pyszność? Właśnie pachnie ładnie. Nie prezentuje się jakoś niesamowicie, tak szczerze ale powiem. Ale pachnie zawsze bardzo ładnie. Ej, bo nałożyłam w sumie tobie najmniejszą porcję, a Davidowi gigantyczną. Nie, nic, bo ja aż tak nie jestem głodna, ale sobie spróbuję. Krewetkę trzeba spróbować. Z jedną krewetkę, trochę szpinaku i trochę makaronu. Sorry, dobre. W sumie dobre wyszło, no. Ale nie wiem, czy nie będzie trochę suchy. Ale to nie byłam krewetek, nie. Według mnie jest git. Masz akurat na tyle dużo tego szpinaku, że nie jest suchy ten makaron. David ocena skali 0 do 10. Nie wkop się. No dobra, umówmy się, że to nie może być 10, to nie może być. To jest takie mocne 8. Mocne? Ja powiedziałam nawet, że 8,5. A ja mam kolejne zadanie do wykonania. Zrób fikołka, więc gryz tego. Ja już mam doświadczenie w robieniu fikołków, już na streamie robiłam, więc light. My jemy teraz szybko jedzonko i będę się zabierała za kolejne zadanie. Ale żeby je wykonać, musimy się gdzieś przemieścić i muszę wykonać telefon do Kasi, bo właśnie do mnie dzwoniła. Więc do zobaczenia za chwilę. Przebrałam jednak bluzę na koszulkę, bo mi strasznie gorąco zrobiło. Słuchajcie, może wam powiem, albo nie, jeszcze wam nie powiem, za chwilę wam powiem. I zadanie, na które ja czekałam i właśnie dlatego kupowaliśmy mnóstwo karmy. Zadanie, ta prośba dla mnie. Wesprzyj pobliskie schronisko dla zwierząt, dlatego dzisiaj jesteśmy w schronisku. Idziemy zanieść jedzonko. Mam nadzieję, że wesprzyj, to mogę rozumieć tak, że przywozimy jedzonko. No, wydaje mi się, że tak. W ogóle możemy się zapytać, tak myślałam, żeby wziąć jakiegoś pieska na spacer, czy coś też takiego. Też o tym myślałam, ale nie wiem, czy jest taka możliwość, bo jakieś tutaj dzwoniłam i powiedzieli mi, że psy można wyprowadzać tylko w dni otwarte. Ale zaraz się spytamy, zaraz się dowiemy, może. Ale na przykład tutaj się już, może nam się uda. Już dwa pieski idą i może dzisiaj akurat trafiliśmy na dzień otwarty, mam nadzieję. Okay.
Ja w ogóle nie wiem jak ty, ale ja jestem mega podekscytowana, bo ja nigdy w życiu nie byłam w schronisku. Ja tak w środku też nie. Raz byłam przywieźć jedzenie, rok temu na święta i koce, ale tak żeby od środka zobaczyć jak to wygląda, to też nie byłam. A to jest ładnie w ogóle. No. Ja byłam w takim wielkim schronisku i takim ładnym. Za 10, 5. Wiem właśnie. A możemy tak na chwilkę? I przewieźliśmy jedzonko. Dużo jedzonka. Na pamiątkę. O, dziękuję ślicznie. A na przykład można wziąć jakiegoś piesa na spacer? Jest taką Nie, to robią nasi wolontariusze, którzy przychodzą specjalne szkolenie i wtedy mogą pochodzić na spacer. Szkoda. Jaki jest najstarszy kot w schronisku? Trudne pytanie, musiałabym sprawdzić w Bezie, ale to już są takie kilkunastoletnie. No właśnie, bo... I troszeczkę się rozglądam za takim właśnie. O, super, na pewno coś znajdziemy. Są też zupełnie zdrowe kilkunastolatki u nas, są w trakcie leczenia. Jezu, jakie piękne. A tam siedzi na tym drapaku. O, tam znają wyjście gdzieś. O, patrz tam. O. Ej, ale Łukasz to... musi zobaczyć ten film. Cześć! Oby, kochaj ludzi. Patrz, jaki rudzielec tam jest. Marta? Bylibyście kapu. O, no więc stare koty, starsze koty są tutaj, więc mi się to bardzo podoba. Mamy. No i super. A kotki są właśnie tylko tutaj? Dorosłe koty, które są zdrowe, dogadują się z innymi, są tutaj i w jeszcze jednym budynku z drugiej strony. Jest też dużo kotków w leczeniu, są pojedyncze, które po prostu nie dogadują się z innymi, dlatego siedzą same. Bałam się mojej konfrontacji. Chodźmy. Miejscem, a one nie jedzą teraz przypadkiem? Chyba jedzą teraz. Ona ma taki nos. Nie lubi dzieci. Chodź taki Goran. No co? Jakie słodziaki. Powiem tak, nie ukrywam, że mogłabym tutaj z niejednym gościem wrócić do domu. Jaki dosłowny. Wydaje mi się, że mają tutaj ogólnie dobre warunki, w sensie... Tak, serio. Bardzo dobrze. Wygląda to spoko. Na samym się... Cześć. Jakoś bardzo dużo... Cześć. To jest w ogóle chyba jakaś rasa. To, jest, no. To nie jest pekinczyk, czy jak? No, a to nie jest Jackie. No to jest takie... Został oddany z powodu agresji. O? No? O, jego agresji, czy... Je, tak, ten niewielki piesek został oddany z powodu agresji. To jest agresywny? Bardzo prosimy o niegłaskanie go. Dobra. Przeczytałam właśnie. No widzisz, niby wygląda jak miły piesek, a co jest opisu jest, że jest groźny. No, ale też nie wiadomo, że nie może zamieszkać z dziećmi, że nasi opiekunowie muszą przygotować się na pracę. Jakbyś chciała wziąć kota, to ja nie mam nic przeciwko. No ja bym bardzo chciała wziąć kota. Jakbyśmy mieli zrobić głosowanie, to możesz liczyć na mój głos. Dobra, my już wróciliśmy ze schroniska, już jestem w domu. Generalnie jest szansa, że z tym schroniskiem jeszcze coś będę działała za jakiś czas, ale na razie nie zapraszam, bo na pewno was o tym powiadomię. Możecie sobie też wpaść na stronę schroniska lub w ogóle takie schronisko odwiedzić. My akurat byliśmy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Dziewczyna, która zamówiła sobie, poprosiła mnie o słuchawki, też poprosiła mnie o autograf, już muszę to sprawdzić, żeby tutaj nie walnąć żadnej gafy. Dziewczyna, która poprosiła mnie o słuchawki, poprosiła mnie też o autografy. Nie mam za bardzo teraz ludzi pod ręką, więc dorzucam zdjęcie to z Polaroida, z drukarki z Mati i ja ci się po prostu na nim podpiszę i też dorzucam moją opaskę i koszulkę z ekipa.nosi.pl i taka fota leci do ciebie. Dobra, jeszcze dostałam jedną bardzo miłą wiadomość od pewnej dziewczyny, która napisała, że jeżeli byłaby taka możliwość, to bardzo ucieszyłby mnie twój autograf i twój uśmiech na odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Więc tutaj jest uśmiech dla ciebie. I oprócz tego za chwilę podpisuję fotkę dla ciebie, opaska i też bluza leci do ciebie. Niebieska. I już ostatnia wiadomość, która brzmi, może i już jestem trochę stara, bo za miesiąc 19 na karku, ale chciałabym dostać bluzę, ukośnik, koszulkę z ekipa donosi i twoją opaskę. Więc mam tutaj przygotowaną bluzę i opaskę. Nie mam fotki, ale ją zrobię, tylko Mateusz w swoim samochodzie ma tą drukarkę do Polaroidów, więc jak tylko wróci do domu, to ją wezmę, wydrukuję fotę, też ci ją podpiszę, więc też dostaniesz autograf. I co, ja wam wszystkim dziękuję za to, że pisaliście mi bardzo kreatywne wiadomości, bardzo kreatywne prośby i życzenia. Dajcie znać, czy wam się podobało, piszcie oczywiście w komentarzach, jeżeli chcecie kolejną taką część. Zostawcie dużą łapę w górę i zostawcie suba u mnie na kanale, żeby ze wszystkim być na bieżąco. A ja wam dziękuję i do zobaczenia niebawem.